Bardzo proszę, zadawajcie państwo pytania. Tak. Pan Marian Haruki. Przedstawiciel cywilów, nie zielonych. Tak. Chociaż zielonych. Pan przypomina sobie naszą rozmowę. Tak, tak, oczywiście. W 2005 roku. Grzegorz to dobrze wie. Ja atakowałem wojskowe służby w pierwszej kolejności jeszcze za czasów PRL-u. Potem w podziemiu, w gazetkach, byłem zawsze cenzurowany. Wojny ropie gdzie indziej to samo. Ale nawet po 1990 roku, kiedy udzielałem wywiadów dla różnych stacji, to wszystko, co dotyczyło wojska, nie ukazywało się. W późniejszym okresie czasu musiałem pisać różne oświadczenia, telefonować, pisać listy, telefonować do różnych przedstawicieli, historyków, polityków i działaczy o rozwiązanie WSI, najbardziej promoskiewskiej organizacji w PRL-u. Bardziej niebezpieczny niż partia, służba bezpieczeństwa i wszystkie... No i dożył pan, panie Marianie. I dożył pan, Sławomir Cęckiewicz z kolegami, tak. Wykonał tę mokrą robotę, a potem jeszcze napisał książkę. Pytanie, panie Marianie. I chciałem powiedzieć, że nawet tu, kiedy pisałem niektóre oświadczenia i chciałem przez Związek Solidarność wysłać, to też nie pozwalali. Musiałem ich raz oszukać, żeby to przeszło. Oczywiście jako najbardziej pomógł mi w tym Jacek Kurski, a potem artykuły, które się ukazały w Głosie. No to pokutował właśnie ten mit patriotów, patriotycznych polskich serc bijących pod zielonymi mundurami, prawda? Nawet działacze bardzo patriotycznie, nawet okowcy mówili, nie ruszaj wojska. Księża tak samo. Całe elity, to nie ma znaczenia, czy lewica, czy prawica. Wszyscy tego tematu unikali, dlatego ta książka jest chyba w Polsce największym sukcesem. Oraz to, że pan Cęckiewicz odegrał główną rolę w rozwiązaniu WSI. To zamiast pytania, tylko wyrażam uznanie. Chciałam autorowi zadać takie pytanie. Jak treść tej książki, fakty tam opisane przekładają się na teraźniejszość, na obecną rzeczywistość? Czy jest dalszy ciąg? Dobre pytanie. Procesu to znaczy, jeśli można uzupełnię pytanie, bo w tej samej kwestii. Jak według pana, jaki wpływ na obecny kształt, ja mówię, nawet głowy państwa, bo znalazłem już w książce te powiedzmy fakty. Po indeksie nazwisk pan szukał. Nie, tylko że nas wszystkich to chyba boli, co się dzieje w tej chwili i kto jest na górze. No pana boli, a mnie gniewa. No daj Boże, żeby to samo to oznaczało. Pozwólmy autorowi odpowiedzieć. Chciałbym, jakie jest pana zdanie na temat wpływu służb tych, jak się okazuje, niekoniecznie profesjonalnych w niektórym zakresie, na to, co my teraz mamy. Tak, czy długie ramię Moskwy sięga i do współczesności? Proszę państwa, siła tych służb, również po roku 89, polegała przede wszystkim na potencjale, który te służby zbudowały, zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach istnienia Polski Ludowej. To był potencjał w 90%, nawet jeśli chodzi o wywiad wojskowy, bo o ile kontrwywiad to jest dla państwa pewnie zrozumiałe, bo on działa generalnie po prostu głównie na terenie kraju, ale jeśli chodzi o wywiad wojskowy, był to potencjał w moim przekonaniu w blisko 90% ulokowany w kraju. I oczywiście o tym również jest ta książka, to znaczy ta książka opowiada o tym, jak wygląda końcówka tych służb i jak służby wywiadowcze Ludowego Wojska Polskiego przechodzą do nowej rzeczywistości z tym całym swoim inwentarzem, czyli potencjałem, nie tylko potencjałem, powiedzmy, związanym z ludźmi, którzy pracują w wywiadzie wojskowym, ale nawet nie tylko razem z tą siecią, krajową siecią agenturalną,
ale z tym, co jest może najtrudniejsze do określenia, mianowicie z ekskluzywną wiedzą, z wiedzą hakową, która oczywiście poprzez ulokowanie, uplasowanie szeregu osób, nie wiem, w Narodowym Banku Polskim, w Ministerstwie Finansów, w centralach handlu zagranicznego, to jest bardzo ważny ośrodek, że tak powiem, plasowania ludzi wywiadu wojskowego ze względu na procesy transformacyjne, gospodarcze, w których centrale handlu zagranicznego brały udział. To znaczy chodzi mi tutaj o tą transmisję, o ten transfer bazy kapitałowo-finansowej ze struktur państwa w ręce prywatne. To jest bardzo ważny element tej całej transformacyjnej układanki, w których ludzie wywiadu wojskowego odgrywali olbrzymią rolę. I teraz dochodzimy do roku 89, czy lat 89-90 i ta cała ekipa wojskowa nie tylko przechodzi suchą nogą do tej nowej rzeczywistości, ale łączy w jedną strukturę potencjał służb kontrwywiadowczych i służb wywiadowczych. To znaczy to, co elity solidarnościowe nam czy państwu proponują w roku 89, to konsolidację służb wojskowych. Innymi słowy, bez nawet tak płytkiej weryfikacji, jaka dotyczyła funkcjonariuszy służb cywilnych, służby bezpieczeństwa, którzy chcieli aplikować na przykład do Urzędu Ochrony Państwa. Tak? Jakaś weryfikacja była w jednym mieście, w województwie głębsza, w innych bardziej płytka. Natomiast w stosunku do wojska całkowicie po prostu te elity odpuściły i doprowadziły do sytuacji, w której one jeszcze zwarły szeregi, to znaczy doszło do połączenia Wojskowej Służby Wewnętrznej, kontrwywiadu, z wywiadem, z zarządem drugim. I w tym okresie przejściowym lat 89-91 to jest służba, która się nazywa Zarząd Drugi Wywiadu i Kontrwywiadu, a dopiero od 91 roku Wojskowe Służby Informacyjne. I to jest moim zdaniem, proszę Państwa, kluczowa kwestia, to znaczy konsolidacja tych służb, przejście z tym całym potencjałem, no według, możemy się powoływać tylko na to, co jest jawne, ale z raportu, z weryfikacji służb wojskowych Antoniego Macierewicza wynika, jest na początku tego raportu kilka takich niezwykłych stron, możecie Państwo to po powrocie do domu zobaczyć w internecie, czy jak ktoś z Państwa ma wersję drukowaną, to jest około 2,5 tysiąca źródeł osobowych ulokowanych w różnych strategicznych miejscach i to jest stan na rok 89-90. 2,5 tysiąca osób w bankach, centralach handlu zagranicznego, w ministerstwach, w mediach oczywiście i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten potencjał, to jest po prostu, to jest ta siła po prostu tych służb już na starcie. To jest to coś, co wyprzedza o parę długości każdego przyzwoitego Polaka, patriotę, który nawet wierzył w okrągły stół i wierzył w wybory czerwcowe i wierzył w to, że ta Solidarność jest rzeczywiście tą Solidarnością z lat 80-81 i wierzył również w to, że doszło do końca czy pokonania komunizmu. I rzecz jeszcze druga, bardzo symptomatyczna, niezwykła, która odróżnia Polskę od całej reszty państw wychodzących z komunizmu, nawet w naszym właśnie bezpośrednim sąsiedztwie. Proszę Państwa, kiedy powstawał Urząd Ochrony Państwa, to jeśli się nie mylę, w maju przegłosowano ustawę, która regulowała funkcjonowanie Urzędu Ochrony Państwa, czyli służby cywilnej, która niestety, oczywiście tu nie mówię nic na obronę tej służby, ale służby cywilnej niby nowej, ale de facto po prostu oczywiście kontynuatorki w jakimś sensie, przynajmniej struktur osobowych, personalnych, służby bezpieczeństwa, ale tą elementarną zasadę państwa prawa, państwa demokratycznego zachowano, to znaczy nadano tym służbom cywilnym jakieś ramy ustawowe. A jak jest w przypadku wojska, proszę Państwa? No w przypadku wojska mamy do czynienia z tym, co Andrzej Zybertowicz nazywa pauzą regulacyjną. To znaczy z sytuacją, w której w latach 89-2003, czyli przez 14 lat po prostu funkcjonowania III Rzeczpospolitej, demokratycznego państwa, służby wojskowe nie mają żadnej ustawy, która reguluje ich jakby codzienny sposób funkcjonowania, ich pracę.
A co to znaczy, proszę Państwa? No to znaczy, że nie było czegoś takiego jak cywilna, polityczna sterowność tych służb, kontroli tych służb, nie mówiąc już o społecznej, tak? O społecznej kontroli. Więc to z kolei powodowało, że te służby również się autonomizowały w ramach struktur Ministerstwa Obrony Narodowej i wyżej, oczywiście im wyżej, tym gorzej. Tak? Premier czy premierzy rządu, bez względu na to, czy to, proszę Państwa, byli ludzie z SLD, czy ludzie z tak zwanego obozu solidarnościowego, to ja odnoszę przynajmniej takie wrażenie, to już mówię tak trochę z perspektywy tych doświadczeń z roku 2006, kiedy byłem przewodniczącym Komisji do Spraw Likwidacji WSI, odnoszę wrażenie, że one się autonomizowały i ta autonomizacja po prostu wobec konstytucyjnych organów jakby naturalnie nadzorujących po prostu służby wojskowe. No w każdym demokratycznym państwie muszą być politycy, którzy stoją na czele czy kontrolują po prostu te służby. Natomiast tutaj nawet nie było takiej elementarnej zasady jak ustawa, która by to regulowała. I siła po prostu, znaczy to pokazuje bardzo taką dużą siłę, również taką lobbingową, polityczną, która tych ludzi wojska, którzy potrafili po prostu to zrobić. Natomiast pan się pyta o konkretny parasol. Ale ty cały czas mówisz o historii. Nie, ale już jest dobre. A ty mi przerwałeś w momencie, kiedy chciałem powiedzieć. Ten rozdział historii kończy się w momencie, kiedy powstaje komisja do spraw likwidacji WSI. Kręgosłup tej pokracznej hydry zostaje przetrącony, no ale potem on się, zdaje się, pięknie zrasta. I państwo pytali o współczesność. Powiedz proszę, jak widzisz sytuację, kondycję weteranów tej sowieckiej służby w naszym post-PRL-u po 10 kwietnia 2010 roku? Jak się sprawy dzisiaj mają? Ja mówię o przeszłości, bo jestem przede wszystkim historykiem, ale odpowiem w ten sposób. I to będzie coś w moim przekonaniu optymistycznego. Mianowicie po 2006 roku, czyli po likwidacji wojskowych służb informacyjnych, nigdy do tej pory, łącznie z okresem po 10 kwietnia, o który pytasz, nie nastąpiła rekonstrukcja wojskowych służb informacyjnych. Nigdy. Nie ma po prostu w moim przekonaniu z kilku powodów powrotu do tego. To jest po prostu niemożliwe. Przede wszystkim, co jest, proszę Państwa, charakterystyczne, co spowodowało jakby rozbicie wewnętrznej spójności tego środowiska i co jest ważne z punktu widzenia budowy demokratycznych państw. Mianowicie proces weryfikacji. Proces weryfikacji powoduje konflikty wewnętrzne w tym środowisku. I teraz nie przeprowadzenie procesu weryfikacyjnego w roku 89-90 w wojsku polskim spowodowało, że ono się jeszcze bardziej skonsolidowało. I wokół kogo się skonsolidowało? Skonsolidowało się wokół bolszewików, wokół komunistów, komunistycznych generałów. Na czele, królem tego wszystkiego był przez cały czas, może jest do dzisiaj, generał Jaruzelski. Ale w strukturach na przykład wywiadu wojskowego, no to wokół ludzi, którzy się wywodzili z zarządu drugiego sztabu generalnego. Proces weryfikacji polega między innymi na tym, że żołnierze, oficerowie oświadczają, informują weryfikatorów o swojej wiedzy, o patologiach, przekazują informacje o agenturze. No tak wyglądała nawet ta płytka weryfikacja Służby Bezpieczeństwa, tak? w roku 90. To dopiero nastąpiło w roku 2006 i to spowodowało wewnętrzną, że tak powiem, erozję spójności tego całego towarzystwa. Bo jedni na to poszli, a drudzy nie. Jedni zasypali kolegów, a drudzy nawet nie przystąpili do weryfikacji. Dokładnie nie przystąpili, ale zostali negatywnie zweryfikowani. Dokładnie i posiane zostało ziarno niezgody. Tak, i w tym jest cała siła, że tak powiem, Polski. Tak? Natomiast inna kwestia to jest też to, że służba wywiadu wojskowego i służba kontrwywiadu wojskowego w momencie tworzenia w latach 2006-2007 została zasilona przez ludzi z zewnątrz, głównie przez ludzi, którzy przyszli do tych służb wojskowych ze służb cywilnych. To jest też bardzo ważna okoliczność, bo środowisko wojskowych jakby w naturalny sposób, można powiedzieć, nienawidzi cywilów, nienawidzi sąsiadów. Dlatego na przykład każdego szefa WSI było w stanie zaakceptować pod warunkiem, że on się wywodził z wojska, a najlepiej jeszcze z służb wojskowych. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi
pułkownik Tadeusz Rusak w 1997 roku, który co prawda w PRL-u służył w Ludowym Wojsku Polskim, ale od roku 1989 był funkcjonariuszem Krakowskiego Urzędu Ochrony Państwa, no to jest nienawiść, niechęć, próba po prostu wysiodłania go ze stanowiska w tym okresie AWS-u, dlatego że on jest dla nich przede wszystkim przedstawicielem sąsiadów, to znaczy Urzędu Ochrony Państwa. No i teraz, kiedy powstał SWW i SKW, no to ludzie z ABW między innymi przyszli, już nie mówię o tych patriotycznych, fajnych środowiskach, powiedzmy harcerskich, które tak, to było obśmiewane oczywiście w mediach, Macierewicz buduje kontrwywiad na harcerzach. No, przepraszam, przed wojną też się budowało na harcerzach, na akademikach, na działaczach korporacji akademickich. To jest zresztą na całym świecie jakby naturalna baza werbowania ludzi również do tajnych służb, nie tylko do wojskowych. No i to oczywiście spowodowało, że również ci ludzie z wojska no, stali się podwładnymi tych ludzi wywodzących się z służb cywilnych. No i to też nie służy tej konsolidacji. Teraz jakbyście Państwo wrócili do domu i zobaczyli, co się dzieje na forum takiego stowarzyszenia SOWA, którego prezesem jest Marek Dukaczewski, jak oni się tam po prostu kłócą, no ja myślę, że czasem nie nadążają usuwać tych niektórych postów, bo one jakby demaskują po prostu wewnętrzne właśnie pokazują te wewnętrzne konflikty w tym środowisku ludzi. Pocieszające ma być to, że nie mamy już do czynienia z jedną skonsolidowaną mafią, tylko mamy kilka rodzin mafijnych, tak? Znaczy nie wiem, tak? To jest pociecha. To jest jakaś pociecha, jak już byśmy używali takich pojęć, jakich ty używasz, że to są różne mafie. Myślę, że są mafie i nie mafie, to tak bym powiedział. Ale jest jeszcze trzeci element, o którym chciałem powiedzieć. To jednak proces weryfikacji przede wszystkim. To, co zrobił Antoni Macierewicz w raporcie z weryfikacji, to również ujawnienie szeregu patologii, szeregu nadużyć. Ale może najważniejsze jest ten jakby ogólny taki obraz, stworzenie pewnego modelu, który expressis verbis w raporcie nie został stworzony, ale jednak został, znaczy on z niego wynika, to znaczy ta patologiczność tych służb wojskowych polegała, poza tym, o czym już mówiłem, między innymi na tym, że te służby używały po prostu jakby tego, że są jednostką organizacyjną, bym powiedział, państwa polskiego i żerowały po prostu jak taka właśnie klasyczna grupa antyrozwojowa na organizmie państwowym, na państwie, używając oczywiście różnego typu instrumentów jawnych, tajnych, po prostu do tego, żeby to państwo, przynajmniej w niektórych segmentach, aczkolwiek moim zdaniem wojskowe służby informacyjne nie kontrolowały państwa całego, tylko kontrolowały go odcinkowo, w niektórych obszarach. Tam, gdzie się opłacało. Tam, gdzie się opłacało, gdzie nie było sąsiadów, gdzie innych mafii nie było, jak ty chcesz powiedzieć. No generalnie tam, gdzie się opłacało i tam, gdzie można było. I na tym to po prostu polegał. I ten raport rzeczywiście to pokazał. I teraz ujawnienie szeregu patologii, na przykład uczestnictwa ludzi, służb wojskowych, no właśnie ta również to odkodowanie tych niektórych pseudonimów, te nazwiska, które się pojawią tu, tam, w mediach, prawda, nie wiem, w energetyce na przykład, pewna sieć powiązań, która z tego wynika, no to jednak po prostu przetrąciło kręgosłup tym ludziom. No i czwarty element to że w procesie weryfikacji wielu z nich nie tylko było weryfikowanych, ale w ogóle wypadło po prostu ze służb. Jednak kierownictwo na przykład wywiadu wojskowego z okresu WSI, żeby się odwołać do przykładów, nie wiem, tam pułkownika Polkowskiego, generała Dukaczewskiego i nie wiem, Krzysztofa Łady na przykład, no jednak oni nie wrócili po prostu do służby. Tak? I to też powoduje szereg konfliktów, niezadowolenie też z ostatnich tych kilku lat, wbrew pozorom, to nie są entuzjaści ostatniego czterolecia. Na przykład reakcja na ostatnie wybory była taka, no dobrze, że nie wygrały te pisiaki, ci straszni ludzie od Kaczora i Macierewicza, bo to już by była tragedia również dla naszego środowiska. Aczkolwiek wiemy, że wygrali ci, dla których my się też nie liczymy, to znaczy nie jesteśmy dla nich ważni. Oni mają już swoje służby, ale to nie jest to, jakby, co jest dla nas. Mają swojego Grasia.
mają swojego Grasia, a akurat Graś chyba lubi to środowisko, także znosi taki tutaj znaczek jakiegoś spadochroniarza, bo on tam sam opowiadał, że żołnierze go zapraszali na jakieś skoki spadochronowe i zresztą atakował bardzo ostro likwidację WSI. Pytanie. Czy to środowisko lubi też pan prezydent Komorowski? Bo on był jedynym, który był przeciwko rozwiązaniu WSI i tak szukał łapczywie tego aneksu, nie? Może to z tym aneksem. A poza tym jaka jest wzajemność jeszcze? Pytanie troszkę tych... Czy środowisko prezydenta czasu przełomu 89 rok, czy myśmy opalili ten komunizm, to była transformacja Gorbaczowa i Jablańskiego. Takie parę są myśli na nich. Komorowski. Komorowski w OSI i odwrotnie. No, Bronisław Komorowski. Chyba Balon. Bronisław Komorowski jest jednym z, można powiedzieć, bohaterów końcowej części tej książki. No bo rzeczywiście jest politykiem, który konsekwentnie bronił ludzi tajnych służb wojskowych PRL. I po raz pierwszy jakby dał popis, potwierdził to swoje stanowisko w 90 roku, kiedy wszedł do Ministerstwa Obrony Narodowej jako tak zwany nasz, jako wiceminister, który miał zastępować razem z Onyszkiewiczem generała Floriana Siwickiego. No, okazuje się, że w ogóle ich wejście do Ministerstwa Obrony Narodowej, o czym tu wspominam, było konsultowane z Jaruzelskim. Jaruzelski po latach przyznał, że nad wszystkim czuwał i decydował. Ale rzecz taka, proszę Państwa, naprawdę uderzająca. To jest chyba lipiec 90 roku i pierwsze wystąpienia ludzi takich jak Onyszkiewicz i Bronisław Komorowski. I w jakim kierunku one idą? No, w kierunku obrony tajnych służb Ludowego Wojska Polskiego. Onyszkiewicz mówi, że wywiad wojskowy nigdy w okresie PRL nie był kontrolowany i sterowany i dowodzony przez Gieru, że nawet tam używa takiego pojęcia, że był suwerenny. No ta książka po prostu pokazuje, nawet wiecie Państwo, z tej pożogi archiwalnej po prostu można wydobyć materiały, są całe teczki w Instytucie Pamięci Narodowej, które ja tutaj wydobyłem i opisałem o współpracy wywiadowczej, na czym ta współpraca wywiadowcza z Gieru polegała, tak? Więc można jakby empirycznie dowieść, nawet na podstawie tego materiału skąpego, który jest dzisiaj dostępny, że to była stała po prostu dominacja Sowietów nad tajnymi służbami, zwłaszcza wywiadowczymi. No a drugi wiceminister, Bronisław Komorowski, przystępuje do ofensywy, której celem jest pokazanie z kolei WSW, kontrwywiadu wojskowego, jako służby wolnej od Sowietów. I tam mówi, że no na oczki, czyli w siedzibie WSW, to tam była jakiś przedstawiciel, jakaś rezydentura tam do pewnego momentu, ale jakbyśmy to już zeszli niżej, coraz niżej, to przecież to byli w sumie suwerenni, patriotyczni, tam nie kontrolowani przez Sowietów oficerowie. I z tego płynął taki jeden wniosek, że te służby w okresie PRL-u były no quasi-suwerenne, no i dlatego nie powinny być w jakikolwiek sposób weryfikowane, nie powinniśmy przy nich gmerać po prostu po przełomie i powinno być to na zasadzie takiej właśnie kontynuacji tego, co było dobre w PRL-u. No bo przecież jak coś było suwerenne i dobre i profesjonalne w okresie PRL-u, no to tym bardziej po prostu będzie tak w okresie wolnej Polski. Jest kilka takich momentów zupełnie niesamowitych, to jakby pokazujących konsekwencje i coraz większy taki upór po prostu w obronie ludzi tych służb wojska z udziałem, pan się pytał, Bronisława Komorowskiego. To jest w tej książce napisane na podstawie po prostu ogólnie dostępnych źródeł. Nie trzeba tu do wiedzy tajemnej żadnej się odwoływać. No to są ostatnie historie z Jaruzelskim, ale są o wiele w moim przekonaniu no gorsze przykłady. To jest na przykład historia, proszę Państwa, z lat 97-2001, czyli z okresu funkcjonowania rządu Jerzego Buzka, w którym od pewnego momentu ministrem obrony narodowej po odejściu Unii Wolności był Bronisław Komorowski. No i na ten okres przypada czas pierwszej weryfikacji wojskowych służb informacyjnych.
Trzeba powiedzieć od razu, że weryfikacji, którą narzucili Polsce sojusznicy, głównie Amerykanie, ze względu na przyjmowanie Polski do NATO, a to się w tym okresie działo. I pułkownik, a później generał Tadeusz Rusak przystąpił do takiej weryfikacji. Ona między innymi polegała na tym, że odtwarzano historię szkoleń, na które przechodzili oficerowie wywiadu wojskowego i WSW również, kontrwywiadu wojskowego w okresie PRL, pod kątem tego, czy podczas tych szkoleń nastąpiły jakieś fakty, które mogłyby sugerować, czy potwierdziłyby te informacje, które się już w tamtym czasie pojawiały, że jakby częścią taką stałym elementem tych szkoleń GRU był werbunek tych towarzyszy z bratnich służb przez Sowietów, przez GRU. No i proszę Państwa,